Ja wiem, że ja nie testuję zwykle telefonów, ale ThinkPhone. Telefon ThinkPad. Przepraszam, ale po prostu nie mogłem się powstrzymać i musiałem go sprawdzić. Ej, każdy ma jakieś uzależnienia, dobra? Moje to ThinkPady, więc po prostu no, musiałem sprawdzić ten telefon. Więc dzisiaj zastanowimy się, czy ten telefon jest godzien tej dumnej nazwy bycia ThinkPhone'em. A także powiem wam, czy ten telefon jest dobry ogólnie z perspektywy gościa, który ma prawie 20 ThinkPadów. I słuchajcie, zacznę może nietypowo, ale kilka miesięcy temu przygotowałem materiał o Stable Diffusion, czyli tej takiej sieci neuronowej, która jest w stanie generować obrazy z wpisanego tekstu. I tam właśnie jako jeden z przykładów wpisałem telefon ThinkPad. I zabawne jest to, że w sumie to, co wypluła wtedy ta sieć neuronowa, jest dość podobne do tego, co otrzymaliśmy jako finalny produkt. A przypomnę, że wtedy jeszcze nie było żadnych wzmianek o tym telefonie. I ogólnie ten telefon wypożyczyła mi Motorola, natomiast ten telefon wraca do nich po testach. Oni nie widzieli tego materiału przed publikacją, ani ja też nie dostałem od nich żadnej kasy, więc jeżeli podoba wam się takie podejście do testów i chcecie mnie wesprzeć, to możecie sprawdzić cenę tego telefonu w linku w opisie. I powiem wam tak, ogólnie patrząc na ten telefon, to jeżeli patrzymy na samą jego konstrukcję, to moim zdaniem wiele elementów robi dobrze, bo patrząc na ThinkPhone'a, to faktycznie mamy dość znajome logo, teksturę, która przypomina te z nowszych karbonów i nawet znalazło się kilka czerwonych akcentów. Chociaż prawdę mówiąc, jak ja wyobrażałem sobie telefon ThinkPad i w porównaniu do tego, to spodziewałbym się, że wiecie, będzie taki bardziej taki no... taki... czonki, taki... taki, no wiecie, gruby, twardy, czołgowaty, jak te starsze ThinkPady. Nie zrozumcie mnie źle, to nie tak, że ten telefon jest tandetny czy coś w ten deseń. Przeciwnie. I gdybym miał porównać ten telefon do jakiegoś ThinkPada, to byłoby to chyba najbliżej do serii X1 Carbon, która też jest dość smukła, lekka, a zarazem wytrzymała. Jakość wykonania jest serio solidna, bo po bokach mamy aluminiowe ramki, na tyle tą teksturę, która mimikuje to, co mamy w nowych ThinkPadach. Ekran jest duży, ramki bardzo małe, mamy Gorilla Glass Victus na froncie i certyfikat wodoszczelności IP68. Co wyróżnia ThinkPhone'a, to to, że mamy tutaj na obudowie taki czerwony przycisk, który, jak spodziewam się, ma nawiązywać do trackpointa na klawiaturach ThinkPadów. I ten przycisk możemy sobie dowolnie konfigurować, tak żeby po wciśnięciu odpaliła nam się dana aplikacja czy asystent. Ba, możemy nawet sobie to tak zaprogramować, że odpali nam się Messenger z konkretną konwersacją. I to jest naprawdę bardzo spoko. Ja sobie na przykład zbindowałem aplikację z rzeczami do zrobienia. Nie to, żebym więcej teraz rzeczy robił, ale jest to po prostu fajna rzecz. Po dwukrotnym wciśnięciu tego przycisku odpala się nam Ready For, czyli taki program, którym możemy na naszego peceta streamować aplikacje, cały ekran telefonu, kopiować szybko pliki, a nawet możemy zmienić naszego ThinkPhone na wysokiej jakości kamerę internetową. Jest to fajne rozwiązanie, ale nie jest to nic, czego w telefonach nie widzieliśmy wcześniej. Samsung ma podobne rozwiązanie ze streamowaniem pulpitu z telefonu, Apple ma podobne rozwiązanie z kamerą, tak więc fajnie, że tutaj te feature'y są, ale to nie jest jakiś przełom. Jeśli o specyfikację chodzi, to jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Na pokładzie mamy Snapdragona 8 Plus generacji pierwszej, a jest już nowszy Snapdragon 8 drugiej generacji, z tego co się orientuję. Ja testuję ten model, który ma 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci. I muszę przyznać, że ten telefon z tym zestawieniem i w połączeniu z niemal czystym Androidem śmiga naprawdę bardzo dobrze. I fajne jest to, że Motorola nie dodaje tego całego szajsu, który inni producenci tutaj wpychają. Jasne, znajdzie się tutaj kilka aplikacji Motorola, ale naprawdę jest to bardzo zbliżone do stokowego Androida, co przekłada się też na to, że dostajemy często szybko aktualizacje. I chciałem też ten telefon w benchmarkach porównać wydajnościowo, jak wypada do jakichś innych telefonów. Ja na co dzień jestem szczęśliwym posiadaczem Pixela 7, który może nie jest jakoś super hiper flagowcem per se, bo jest sporo tańszy, ale jeżeli chodzi o bebechy, no to droższy Pixel Pro ma dokładnie to samo SoC. No i jak to wypada w benchmarkach? W marku procesorowym Snapdragon pokonuje Tensora od Google, który jest no, przebranym Exynosem o blisko 25%. To już nie byle co. Ale tak naprawdę prawdziwa miazga zaczyna się w graficznym benchmarku, bo tu różnica zwiększyła się do aż 55%.
Wow. W 3D marku Wildlife Extreme po raz kolejny Think Phone gniecie, bo wykręcił o 50% lepszy wynik. Więc tak, faktycznie Motorola, patrząc po syntetykach, jest sporo wydajniejsza, no ale też trzeba pamiętać, że jest po prostu droższym telefonem. Ekran, który tutaj mamy, jest to matryca P-OLED, jest jasna, żwawa, bo ma 144 Hz odświeżanie, jak dla mnie gitara, chociaż osobiście ja nie widzę aż tak dużej różnicy między 90 Hz w pikselu a 144 w tej Motorolce. Dla mnie najbardziej odczuwalny jest ten przeskok z 60 do 90 Hz. To jest duży skok. Tutaj też różnicę widać, ale jest ona dużo bardziej subtelna niż mogłoby się wydawać. Natomiast to, czego mi tutaj brakuje, to funkcji Always On Display. Oczywiście, gdy sobie Motorolkę poruszymy, to wyświetla nam się taki oto podgląd godziny i tak dalej, ale brakuje mi możliwości, żeby faktycznie była cały czas wyświetlana przykładowo godzina i powiadomienia na ekranie. No mniej więcej tak, jak wygląda to w pikselu. Rzecz, która mnie pozytywnie zaskoczyła, to szybka ładowarka, która ma 68 W i jest w pudełku. Kurde, no nie mogli dorzucić tego 1 W, wtedy byłoby nice. Natomiast żyjemy w tak dziwnych czasach, że muszę chwalić producentów za to, że raczą faktycznie ładowarkę dorzucić, coś czego mój piksel przykładowo nie miał. I faktycznie, Motorola ładuje się bardzo szybko. Naładowanie z 29% do 50% zajęło mi z zegarkiem w ręku dosłownie 5 minut. Więc te początkowo fazy, gdy bateria jest rozładowana, ładuje się naprawdę błyskawicznie. Oczywiście im bardziej będziemy zbliżać się do tych 100%, tym wolniej to będzie troszeczkę szło. Motorolkę można też naładować indukcyjnie z prędkością do 15 W. I fajne jest to, że przykładowo tą ładowarką, którą mamy dołączoną do tej Motorolki, możemy sobie naładować ThinkPada, na przykład takiego X1 Carbona czy X13. Więc mamy jedną ładowarkę do dwóch urządzeń. Przy tym szybkim ładowaniu Motorolka też się trochę nagrzewa. Ja tutaj na całej powierzchni zmierzyłem maksymalnie 37 stopni Celsjusza. Przy tych późniejszych etapach było to już bardziej 32 stopnie, więc troszeczkę się nagrzewa. A jak Motorolka trzyma na baterii? Bardzo dobrze i szczerze mówiąc to tak z dwa razy dłużej niż mój Pixel, bo tutaj byłem w stanie wykręcić 8 godzin screen on time, gdzie na Pixelu zwykle wykręcam około 4 czy nawet 3 godzin. Więc akurat na tym polu Motorolka wypada rewelacyjnie. No i kolejna kwestia. Jak mówicie Motorola, to raczej nie myślicie jakiś super powalający aparat, co nie? Zaskoczeniem nie będzie, że Pixel 7 robi tu niezłą sieczkę z ThinkPhone'a. I to zdjęcia z Pixela mi osobiście podobają się bardziej. Szeroki kąt to już inna historia. Tu ThinkPhone moim zdaniem radzi sobie lepiej, bo ta matryca szeroka w podstawowym Pixelu 7 nie jest jakaś szałowa. Jeśli chodzi o selfiki, po raz kolejny moim zdaniem Pixel wygrywa to starcie. Natomiast muszę przyznać, że co mnie zaskoczyło, to to, że Motorolka czasami robi lepsze zdjęcia w trudnych warunkach, gdy jest ciemno. I możecie sobie zobaczyć to na tym przykładzie. No, tu faktycznie Motorolka zrobiła fantastyczną robotę. Ale niestety jest to bardziej wyjątek niż reguła. Motorola ma też jeszcze teoretycznie obiektyw makro, o który chyba nikt nigdy w telefonie nie prosił. I osobiście ja zamiast tego wolałbym na przykład, nie wiem, trzykrotny zoom czy coś takiego, no ale dostaliśmy fantastyczny obiektyw makro. No i jest jeszcze też kwestia ceny, bo ten telefon w momencie jak ja to nagrywam kosztuje ponad 5000 zł. Za 3200 ja kupiłem swojego Pixela 7, który tak w codziennym użytkowaniu depcze ThinkPhone'owi po piętach, no a do tego robi lepsze fotki. Okej, więc możecie się zastanawiać, dla kogo to jest telefon. I ja mam tutaj taką pewną teorię. Patrząc po tych wszystkich funkcjach takich bardziej korporacyjnych, bardziej kładzenie nacisku na bezpieczeństwo przez różne tam bezpieczne klonowanie aplikacji, izolowane foldery i tak dalej. Wydaje mi się, że Motorolka chciałaby zawojować troszeczkę tego rynku biznesowego, bo ThinkPady tak naprawdę w dużej mierze kupują korporacje dla swoich pracowników. I być może plan jest taki, żeby również w zestawie z tymi laptopami te korporacje kupowały jako telefony służbowe dla swoich pracowników ThinkPhone'y. Ma to sens, te ThinkPhone'y i ThinkPady naprawdę nieźle się synchronizują przez tą aplikację Ready4.
którą w sumie de facto można i tak zainstalować na każdym PC-cie, ale przypuszczam, że mogą tutaj być jakieś zniżki, jeżeli na przykład weźmiemy, nie wiem, tam 100 laptopów ThinkPad i na przykład 100 telefonów Motorola ThinkPhone. I wydaje mi się, że to jest właśnie nacisk na takiego klienta stricte biznesowego, który być może już ma ThinkPada, szuka jakiegoś telefonu, który dobrze mu się skojarzy z trwałością ThinkPadów, to może zainteresuje się taką Motorolką. I sam w sobie ten telefon nie jest zły. No dobra, a czy ja jako taki wielki gigafan ThinkPadów kupiłbym ten telefon? No za 5000 na pewno nie. Gdyby był w cenie Pixela 7, to może bym się skusił przez to, że faktycznie ten procesor i układ graficzny jest bardziej wydajny. Ale to nie znaczy, że ten telefon jest zły. On jest po prostu skierowany dla innej osoby. Dla osoby, która po prostu kładzie nacisk na pracę, a dla mnie na przykład ważniejsze są zdjęcia, jakie telefon robi. Ale hej, jeśli będzie jakaś promocja albo cena w przyszłości spadnie, to solidny telefon. BIOS.